Wyjdziesz za mnie? Z matematycznego punktu widzenia to bardzo ryzykowna decyzja. Zapomnij na chwilę o matematyce. Zgadzam się. Masz moje bilety? Proszę. Dobrej zabawy. Wy też, dobrze się bawcie. Super. Lupita jest za młoda na małżeństwo. Też jej to mówiłam. I dlatego skontaktowałam się z tobą. Może ty ją przekonasz. Spotka się ze mną? Spróbuj się do niej zbliżyć. Może w Guadalajarze? Wyjaśnisz jej wszystkie wątpliwości. Najlepiej w obecności Rosy. Lupita już dawno powinna poznać obie wersje historii. Spotkanie z twoją siostrą nie będzie łatwe. Nie spodziewaj się czerwonego dywanu. Ale nie chodzi o nią, tylko o Lupitę. Potrzebuje ojcowskiego wsparcia. Musi też wiedzieć, że założyłeś drugą rodzinę. Nie wiem, czy to zrozumie. Właśnie zapisałem drugą córkę do Elite Way. Za dwa miesiące przenosimy się do stolicy. Nie wierzę. Tak, postanowiliśmy z żoną. Lola, moja druga córka, potrzebuje siostry. Uznałem, że wspólna szkoła to dobry pomysł. Życzę powodzenia. Będzie ci potrzebne. Muszę już iść. Do zobaczenia w Guadalajara. Przyjadę na pewno. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co ja się wpakowałam? Nie lubię pożegnać. Zaraz się rozkleję. Dziękuję ci za wszystko. Obiecaj, że będziesz o siebie dbała. Obiecuję. Kiedy radosna nowina? Jaka? Siostrzeńcy. Wykluczone. Na dzieci przyjdzie czas. Najpierw prawdziwy ślub, wybór religii i dużo innych spraw. Nie mam zamiaru bawić się w niańkę. Jestem jeszcze za młoda, by zostać babcią. Ciocia ma rację. Jeszcze na to za wcześnie. Będziemy za tobą tęsknić. Ja za wami też. Jeszcze nie wiem, czy tu nie wrócę. Wciąż mam koncesję na prowadzenie kawiarni. Może ją wynajmę. Kto wie. Niech młoda para powie kilka słów. Chciałbym... za wszystko podziękować. Muchas gracias por todo.
Lepiej ty powiedz. Dodam, że w tej szkole znalazłam najwspanialszych ludzi pod słońcem. Moich przyjaciół. Choć różnimy się od siebie, to w głębi serca szukamy tego samego. Kogoś, kto nas pokocha i zaakceptuje takimi, jacy jesteśmy. Będzie mi was brakowało. Ale upał. Zdążyłam na czas? Witamy serdecznie. Proszę się czuć jak u siebie. Dziękuję. Jeśli wszyscy będą tak uprzejmi jak pan, na pewno poczuję się jak w domu. Coś dla ochłody. Dziękuję. Zabiorę do pokoju. Którędy? Apartament już czeka. Proszę. Adelante, gracias, con permiso. No. Nie. No, es que no es posible. To niemożliwe. Señora, ¿qué está usted haciendo? Co pani tu robi? Dígame, ¿qué hace? Słucham. Eso mismo le pregunto, que co pan tu robi, kulochi? Planowałem rejs, ale w ostatniej chwili zmieniłem zdanie. Słyszałem, że to najlepsze spa w kraju. Chciałem uciec od świata. Pani obecność wszystko psuje. To pan znowu zrujnował mi wakacje. Trafiłam do spa, w którym straszy. Jestem pewien, że pani mnie śledzi. To oczywiste. Chciałby pan. Proszę się przyznać. Nie obchodzi mnie, co pan robi. Almarej nie zwraca uwagi na takich sztywniaków. I jeszcze jedno. Nie zamierzam pana znosić. Wyjeżdżam. Cieszę się. Dzięki Bogu. Niech pan dziękuje Bogu, póki może. Jeśli pani wyjedzie teraz, niestety, nie zwrócimy pani pieniędzy. Jak to? Niestety, zarezerwowaliśmy dla pani miejsce, a innemu klientowi musieliśmy odmówić. W takim razie ja wyjeżdżam. Niech się państwo zdecydują. Bilety? Paszport? Chcę mieć uszy myszki Miki, dopasowane do mojej sylwetki. Co? Na pamiątkę. Zawsze chciałam je sobie kupić. Zamierzasz w nich chodzić po ulicy? Będę udawać, że cię nie znam. Wszystkie będziemy takie miały. Zapomnij. To nie dla mnie. No, niemożliwe. Co się stało? Przeklęta Roberta. Nie działa. Co zrobiła? Zastawiła na nas pułapkę. To znaczy, zamorduje ją. Przebukowała bilet. Jak to? Kochana Mio. Może lepiej bez tej kochanej. Posłuchaj, Barbie. Pewnie twój neuron szaleje teraz ze zmęczenia. Dlatego postanowiłam ci pomóc. Żadna sukienka najlepszej marki nie zakryje twojego smutku.
Żadnym makijażem nie dorysujesz sobie uśmiechu na twarzy, kiedy twoje serce cierpi. Jeszcze masz czas, żeby to zmienić. Pod warunkiem, że chcesz. Zaryzykuj. Choć raz postaw wszystko na jedną kartę. Jeszcze jedno. Nie tak trudno jest być tobą. Jeszcze trudniej z tobą wytrzymać. Udanej podróży. Bez odbioru. Odzyskuję przytomność.